No, a tam jest chyba odgrodzony sektor gości. Jest sobota, godzina 6:30, a ja wstałem 2 godziny temu, żeby jechać na mecz A-klasy na godzinę 11. Teraz czekam na pierwszą przesiadkę, która będzie trwać tylko godzinę. Co można robić w tym czasie? No i zobaczyć stadion Toru Laskowice. Jeśli nie wiecie, gdzie szukać stadionu, to zawsze szukajcie na mapie ulicy Sportowej. W pociągu spotkałem wielu ludzi, którzy jechali z pustymi wiadrami. Jak się domyślam, to pewnie na grzyby. No i tak się zastanawiam, kto ma bardziej nie po kolei w głowie. Ja, który wstaje 4:30, żeby dojechać na mecz A-klasy na 11:00. Czy ludzie, którzy jadą na grzyby o tej porze. Ja na grzybach się nie znam, chociaż pewnie taniej by wyszło mnie takie hobby. Byłem tu już kilka razy i wiedziałem, że wejść tutaj to jest chujówka. No ale chociaż coś chyba będzie widać. Stadion solidnie ogrodzony, bo wiadomo, że taka perełka to prawie jak zabytek. Nie chce mi się wyciągać dużej kamery, bo tu jest słaby zoom, ale chyba coś będzie widać. Piękne, zadoszone trybuny. Tam ogólnie są drewniane ławki. Dookoła nie przejdę, więc musicie mi wierzyć na słowo. Ale na mecz tu jeszcze na pewno wpadnę, więc będzie okazja pokazać ten zacny stadion bliżej. Jeszcze zostało mi dużo czasu, więc pozwiedzamy sobie Laskowice. Boisko szkolne w Laskowicach. No i nie uwierzycie, ale szkoła jest na ulicy Szkolnej. Lumpex w Laskowicach. Najważniejszy sklep w Laskowicach. Chyba jakiś nowy, bo go nie kojarzę. No i jeszcze rynek w Laskowicach. Plan Laskowic. Gdyby ktoś potrzebował. Teraz jeszcze tylko przesiadka w Gdyni. No i teraz tylko jeszcze autobusem. Konie ten przystanek. Ile kurwa? W końcu dotarłem. Jest ta fantastyczna krzywa trybuna. Nie wiem, czy tu widać ten spad, ale no prosto nie jest. Byłem tu jakiś czas temu, ale tylko tak przejazdem. Dzisiaj szykuje się oglądanie meczu w Redzie Rekowie. A że jest weekend, to rywalem Błyskawicy Redy Rekowo będzie weekend 2 Luzino. Kurwa, to jeszcze nawet bramek nie ma. Jeszcze się okaże, że jechałem od 6 rano po to, żeby nie zobaczyć meczu. No a zostało jakieś pół godziny. No jednak idą bramki. Podoba mi się to krzesełko. Wybrałem najlepsze, jakie było chyba. No to dziś pijemy za drugi weekend. A tam jaka trybuna honorowa. No i czy kąt nachylenia tej trybuny nie jest fantastyczny? No nie, do Betlejem to nie idziemy. Ale idziemy do Połchowa. 2 kilometry od stadionu Błyskawicy jest stadion Kaszubów Połchowo, które też dziś grają mecz. No droga jest zajebista, jak mnie coś tu nie pierdolnie to... A co do meczu, który się zakończył, to rezerwy weekendu Luzino wygrały 2-0. No weekend jeszcze zjebał rzut karny. Idę za konkretnie. Bardzo mi się podobało, że niektórzy zawodnicy Błyskawicy wystąpili w innych kompletach strojów. No i te numery bardzo dobrze, że są widoczne. Nie lubię takich tras. Niby jest ładnie.
Ale trochę chujowo. W pewnym momencie wywiązała się kłótnia pomiędzy chyba medykiem ze strony gospodarzy, a sędzią liniowym. Chodziło o jakiś fal czy spalony. No i pan sędzia liniowy zagroził otwarcie, że wszystko jest nagrywane i można to zobaczyć na kamerze. Nie wiem, może zacznę pracować jako profesjonalny VAR. No dosyć tego lasu i tej górki. A to już tutaj. Ale do meczu jeszcze godzina. Idziemy pozwiedzać. To miejsce, które pokazałem, jest oznaczone na mapie jako rynek. Ciekawy, ciekawy rynek. Już od razu mi się podoba. Szatnie. Podoba mi się ten łączony styl krzesełek z ławkami. Można sobie wybrać co wygodniejsze. Chujowo się tu chodzi i tak się boję, że to jebnie zaraz. No nie trzeźwo zdecydowanie nie polecam. Lepiej tam sobie usiąść na dole. No a tam jest chyba odgrodzony sektor gości. No 100% Kaszuby. No nie wiem, czy to dobry pomysł tu dalej chodzić. Chętnie bym tu zobaczył pana Makłowicza, jak coś gotuje. Jeśli pan to ogląda, to zapraszam do Połchowa. No, to będzie coś. Z tych wszystkich emocji aż zapomniałem powiedzieć, z kim gospodarze dzisiaj w ogóle grali. A był to zespół Kasubiana Bolszewo i było blisko wyrwania punktów, bo Kaszuby przegrały tylko 1-9. To była prawdziwa B-klasa, którą lubię. Bez liniowych, na pięknym obiekcie. No i chyba po raz pierwszy widziałem sytuację, żeby jeden z ludzi siedzących na trybunach dostał pierdolot zawodnika grającego na boisku. A ty kurwa co, księżniczkę udajesz czy co? Ja już wytłumaczyłem wszystko trenerowi i prezesowi. Macie już kilka lat, ty. A jeśli macie jakieś propozycje, gdzie mógłbym wpaść na mecz, to piszcie w komentarzach. No i nie tak, żebym miał tam z 500 km. No i musicie jakoś zachęcić, podać argumenty. To się zastanowię.